can't wait for Christmas. And the lights on the Christmas tree. It's beginning to look a lot like Christmas. Hejka kochani! Witamy was w świątecznym filmiku. Trochę tutaj staram się zrobić tam jakiś nastrój świąteczny. No, choinkę Ania z tyłu ubrała. Tak, dokładnie. Przychodzimy dzisiaj do was z... fajnymi rzeczami. Make your ugly sweater. Tak, będziemy właśnie robić sweterki świąteczne. Ale, żeby było trudniej, Marek będzie robił sweterek dla mnie, a ja będę robić dla niego. To nie to, że trudniej, tylko będzie... inaczej. No. Znaczy trudniej, no chodzi mi o to, że wiesz, jak ja bym sobie zrobiła, no to wiesz, tak jak ja lubię. No nie, ja ci tak to... odpierdzielę tak... takiego kurde szrota, że to w ogóle wiesz, bo w ogóle trzeba teraz zacząć od tego, że w Stanach tutaj właśnie jest taka jakby, może nie to, że moda, ale taki zwyczaj jest, że są w ogóle imprezy takich... Tak, się nazywa Ugly Kid, Ugly Sweater Party. Tak, i właśnie się zakłada wtedy takie... One nie są brzydkie te swetry. Wiśniackie. Znaczy wiśniackie, no one są takie... Chociaż nie, nie można powiedzieć wiśniackie, nie, nie można. Politically correct. Tak. One są po prostu bardzo pstrokate, zawsze dużo na sobie mają. To co robimy? No robimy. To dawaj. I jak widzicie, ja dorwałam takie zestawy. Jak ktoś zainteresowany jest, to te zestawy można kupić w Targecie. W Tarże Boutique. Tak, i będziemy dzisiaj robić swoje, ale wiecie co jest fajne? Że wy też się możecie razem z nami bawić, bo nie musicie koniecznie mieć takiego zestawu. Wystarczy, że macie jakiś po prostu zwykły sweter, może być w kolorze czerwonym albo zielonym, takim, żeby był bardziej świąteczny i przykleić co macie w domu. A my może was zainspirujemy dzisiaj do tego. No Ania, a masz dla mnie wąsy? Taki fajny pan z wąsami. Fajny pan z wąsów, uwaga, otwieram. Ja mam, słuchajcie, więcej roboty, bo ja mam rozmiar XL-kę tego swetra. Marek, no ty masz, no to co? No. A zobaczmy, co jest w zestawie. Tak, a ja mam więcej roboty, bo nie mam paznokci i nie mam jak oderwać tej. Pomóc ci? No. Dobra. O, wszystko jest razem, wiesz? Kartonik możemy rzucić. A na kartoniku są, słuchajcie, są podpowiedzi. Macie już gotowe modele, możecie sobie właśnie... ściągę. To się ściągę. O, patrz, i nawet możemy ich ten zahasztagować. A co to jest? O, jest ten. O, jakie fajne. No dobra, to pokażmy wszystko, co jest. Co to jest coś takiego? To jest. To są szablony chyba jakieś, nie? Nie wiem, zaraz poczekaj, będę czytał tą instrukcję. O, jaki ładny jest ten sweter. Ja nawet nie wiedziałam, skąd bo tylko kawałek było widać. Zobaczcie, jaki ładny ten sweterek jest. Ale czad! Jaki słodki! Ania, to nie będzie takie proste, jak ci się wydaje. Nie. Bo jeszcze są nam potrzebne do tego nożyczki. Ojejku, no to strasznie. Tu macie kawałek filcu i teraz to... A jako szablon. Szablony, czyli to musimy mieć jeszcze tak, Ania, do tego ołóweczek, ewentualnie długopis i ten. Nożyczki. Nie, nożyczki. No dobra, no to skoczę po nożyczki. Ale mam jedne nożyczki tylko. Trudno. Podzielimy się, nie? Dobra. Jeśli odwalę sweterek, to po prostu... Czekaj, ja tobie. Zmieścisz się? A ty masz malutki. Ja to mam dopiero swetrokawałek. Nie wiadomo, czy będzie dobry. A co myślisz, że ja jestem większa niż ten sweterek? Nie wiadomo, czy będzie dobry na mnie. Nie na ciebie? Dlaczego? XL-ka przecież wziął. Dobra, pokażemy, co jeszcze mamy tutaj. A więc tak, mamy taki fru-fru-fru. Coś takiego. Mamy oczywiście takie fajne, jak to się Marek nazywa, kreatywne te, druciki, nie? Może tak to nazwę. Prezenciki. Oczywiście pomponiki. Tak modne w tym sezonie, już chyba po raz trzeci się powtarzam w filmikach świątecznych. Kokardki. Kokardki. Taki łańcuch kuleczkowy. I dzwoneczki, ale fajne. A nie, to się tak robi, Ania, jak głupia siocha. I klej i oczy. To co? Oczy są.
Chcesz tłumaczy? No, to sobie wszystko wyciągnę, sobie zaplanuję. A skąd masz taki fajny długopis? A wiesz co, w terapii znalazłam. No, fajnie. A, o, patrzcie, już mam wycięte reniferki. No tak, reniferki i śnieguryczki. O, Marek, masz wąsa, zobacz. O, jest wąs? No, fajnie. Proszę tego. Już mam głowę łosia, ty. No, łosiu. A ja wiecie co? Nie będę z szablonu skorzystać. Sama coś namaluję. No widzisz? Tak, ja jestem kreatywna dziewczynka. Bądź kreatywna, ja nie jestem kreatywny, bo... Tylko A, jeszcze musimy Marek ten... coś podłożyć. Może tą instrukcję sobie podłożymy. No możemy. Albo tą folię. Folię podnieść. Jak się będzie kleić, to podłożymy. Dobra. Słuchajcie, ja zaczynam, bo ja tak tutaj sobie gadam. My tu parle, a sucho w garle. Ja wiecie co, po prostu patrzę sobie na ten szablon, ale muszę go powiększyć tak jakby, tego Mikołaja. W zeszłym roku robiliśmy z Dariuszem. Z Dariuszem, tak, i z Karoliną. Domki. I Dariusz mi zapierniczył wtedy ten, pamiętasz? Co? Płyn ten, piankę do golenia, musiałem się mydłem golić. To był, bo to się szykowało do filmiku. Tak. Jakie mam wspomnienia. No jakby byli w tym roku, to byśmy pewnie te swetry robili. No. No dobrze, że ja tylko muszę wyciąć mu głowę tak naprawdę. Tak? Myślałam, że będę miała więcej roboty, ale nie. No bo zobacz, ten Mikołaj jest taki mały. No widzisz, no. Za mały, jak ma taki wielki sweter. Jak takiego wielkiego chłopa. To ostatnio, słuchajcie, się śmialiśmy właśnie z mamą. Bo Marek robi teraz na masę i już w masarni. I już ważysz ze 120, tak? Kilo? A zawsze Marek ważył tak poniżej 100. Ale wiecie, no nie widać, że jest jakiś... To wiecie, wszystko jest tutaj w myśli, nie? To mózg tyle waży. I ja mówię do mojej mamy, widzisz, mamo, twoja córeczka ma chłopa. A mama ma tak, to nie chłop, to niedźwiedź. I teraz Marka przezywam niedźwiedź, bo mi się strasznie spodobało to. Czy już skończył pan? Czy pan jeszcze wycina? Bo ja bardzo szybko to wytnę. Nie, czeka. No czeka, jeszcze mam tylko dwa roki. Nie mogę nic robić, no. No dobra. Porozmawiaj do widzów. Porozmawiam do widzów. Dobra, zaplanuję sobie sweterek. No, dokładnie. Tu będzie to, tu będzie to. Kurde, ale sobie wziąłem wycinanki kurpioskiej. Niech je gdzieś ciśnie. Będziesz słodki. Fajnie mi zrobisz, Ania? Tak. Ania mi zrobi fajnie, wszyscy słyszeliście. Marek! Ja cię proszę. No, no, ja... Tylko ja tylko stwierdzam fakty. Jak mi tata. Ja tylko stwierdzam fakty. Po remiso to... Te dzwoneczki mi się strasznie podobają. Tak? No. Ho. Jeszcze mogę sobie napisać. Marek, co fajnego ten wspominasz z tych... Z czych? Ze świąt jakiś. Masz jakąś historię świąteczną? Żółtej ciżanki. Coś się wydarzyło u ciebie kiedyś? Ja tylko pamiętam tyle, że moi rodzice, moja ciocia i wszyscy zawsze na początku dawali nam róz. Pamiętam, że mój właśnie brat też kiedyś się zestresował, bo święty Mikołaj mu zadał zadanie, żeby odmówił tam właśnie zdrowaś Mario. I on nie umiał? I nie pamiętał. Ja mu wszystko podpowiadałam. Wszystko, zawsze. Tak. Ale tak się biedaczek zestresował. Już myślał, że nie dostanie tego prezentu. Ale Mikołaj nie jest taki. Mikołaj był w łokieć facet? A z jedzenia co, Marek, najbardziej lubisz świąteczne? Pierogi. Uff, ja tak. Ale zawsze mi kazali kompot z suszu pić. O, nie Jezus. Lubisz, nie? Nie. Nienawidzę wręcz. Jest słaby. Nie. Który on schnie na biało, na przezroczysto. A, mam taką nadzieję, bo jakby schnie na biało, to trochę skucha. No ale chyba by takiego nie dali, nie? No chyba raczej nie wydaje mi się. Domki fajne były. No były. W tym roku też możemy zrobić, jak chcesz. Wikusia chciała zrobić. A to z Wikusią trzeba by było. No. Jeśli chcecie, żebyśmy zrobili domki, to dajcie. Ile łapek, Mareczku? 7000. No nie wiem, czy będzie chętnych na domki.
Zadać to ci nie wysłuchana. No Ania, bo to 24 godziny musi potem, powiedzieli. Tak? Tak. Czyli wiesz, dopiero jutro będziemy mogli je przymierzyć. Ale by i jaja były, jakby zaczął śnieg padać w tym, na Florydzie, co? No. I Kusia by była przeszczęśliwa. Ludzie to by nie wiedzieli w ogóle, kurde, o co chodzi. No, to niektórzy ludzie to nie widzieli śniegu, no, nie? No, nawet nie widzieli śniegu. A, pytaliście się, czy Wiktoria widziała śnieg. To Wiktoria, moi drodzy, widziała śnieg, ale nie pamiętam. Widziała, jak miała 9 miesięcy. Już to było dawno temu. Dawno temu i nieprawda. Ja już. Nie będę się dalej tam... Produkował? Produkował? No nie, no bo będzie taki przebrzdżony i tak jest śliczny. No jest śliczny. Jestem z siebie dumny. Może się bardzo podoba. Podoba się? Bardzo. A jeszcze zwłaszcza, że to Marek zrobił też w ogóle. Znaczy nie, ale naprawdę jest ładne, nie to, że Marek jest moim mężem, muszę mu kadzić. Musisz. Prawda, ładnie. Nie, zostaw z tym sam, tą samą. Fajny jest z tym. Tak? No. No dobra, no to ja też już koniec. No, to weź teraz ten. Weź teraz aparat, kamerę i pokaż. Poczekajcie, pokażemy wam, a później jak jutro wyschną, to pokażemy na sobie, nie? Oto mój sweterek. I te kukarki, te numery są po prostu najlepsze. No, kukarki, tak, to. Sweterek dla Marka. No, to może zajebiste korale tutaj. Święty Mikołaj, po prostu bling bling. Proszę Mareczku, pokaż swój sweterek. No, na dole już Marek nic tutaj nie ma, tylko tutaj jest choinka właśnie. Ale zobaczcie, jaką choinkę w ogóle jest mega zrobił. I tutaj jest są reniferki. Uuu, jaki mam śliczny ten kołnierzyk. Zobaczcie. Ale jak to wymyśliłeś w ogóle ładnie. To są korale. A, korale, sorry. Nie, bo wygląda tak jak taki ładny kołnierzyk, wiesz? Który jest kołnierzyk? No to korale z tą kokardeczką. To jest muszka, kołnierzyk i muszka. Aha, okay. Nie kołnierzyk, tylko korale i muszka. No dobra, to co? Kończymy? No. I widzimy się za chwilę już w naszych sweterkach. Kochani, tak się prezentują nasze sweterki. Już gotowe. Wszystko nam zeschło. Całkiem fajne. Całkiem fajne, tak. No nie, no mi się strasznie podoba. Zobaczcie, jakie fajne rękawy mam jeszcze. Ale w ogóle te sweterki, one takie miłe są w ten. Miękujące. No. Nie, bo one nie są... po prostu to jest dobry gatunkowo sweter. To jest normalny sweter. To nie jest jakiś taki, wiesz, badziew. A my tak spierniczyliśmy. No co ty? A że co, że byś czysty nosił? No pewnie. Taki masz nosić. Do pracy. Jak wam się podoba? Który wam się bardziej podoba? Ten robił Marek. A ten Ania. A ten robiłam ja. Pokaż mi, no mój taki jest fajny, całkiem sympatyczny. I ta muszka. Słuchajcie, jestem bardzo miło zaskoczona. Znaczy ja widziałam, że mój Marek ma taki, wiecie, zmysł plastyczny i ogólnie do takich rzeczy. Ale jakie ci fajnie też robiłem. Sutki. Świąteczne sutki. No. No, ja tobie brzuszek świąteczny zrobiłam. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście. Koniecznie dajcie znać, czy też sobie zrobicie taki sweterek na święta. My po prostu uwielbiamy te sweterki. I na pewno będziemy w nich robić nasze kartki świąteczne. Na pewno będziemy w nich chodzić do pracy. Nie, ja na pewno sobie będę chodzić w nim w jakieś świąteczne dni. No. I może sobie w góry go zabiorę, a co? Ale to samochodem, jak będziemy jechać samochodem, to i na stacji benzynowej się zatrzymamy, tak. Wyjdę. Będziecie we vlogach widzieć. Dobra. Słuchajcie, jeżeli wam się podobało, dobrze się bawiliście, to zostawcie nam łapkę w górę, będzie nam bardzo miło i będzie więcej Marka w filmikach świątecznych. No. No dobra, koniecznie też dajcie znać w komentarzach, który sweterek bardziej wam się podoba. My się już teraz z wami żegnamy, do usłyszenia, buziaki, pa! Aha.